Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko, kocham Ciebie. Matko, kocham Ciebie. Matko, kocham Cię. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przed Twym miłosierdzie otworzę głębie swą, bo Ty je zaczekasz, by zbawić duszę.
uzdrowisz rany, obdarzysz łaską mnie, spełnisz prośby moje, o których smutku śpię. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi kochani, stajemy dzisiaj w święto przemienienia Pańskiego. Wokół Chrystusowego ołtarza w dniu pogrzebu świętej pamięci Walerii. Wiemy, że każdy z nas na pewno kiedyś, wcześniej czy później, znajdzie się w podobnej sytuacji, gdy po zakończeniu ziemskiej wędrówki, ziemskiego życia, tego pielgrzymowania, liczyć będzie na modlitwę naszych swoich bliskich, przyjaciół, ale także będzie liczyć na miłosierdzie Boga. Dlatego też posłuszni poleceniu naszego Pana, by kochać bliźnich jak siebie samych. Módlmy się za zmarłą Walerię tak gorliwie, jak chcielibyśmy, aby i po nas, po naszej śmierci, za nas tak właśnie się modlono. Przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Otworzyłeś nam drogę do nieba. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość świętym. Wyzwól z więzów śmierci Twoją służebnicę Walerię, w której pogrzebie uczestniczymy. Daj jej udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi i spraw, aby w dniu zmartwychwstania mogła się wpatrywać w Twoje oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, z
zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Oto Słowo Boże. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Pan moim światem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodycze Pana, stale się radował Jego świątynią. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Usłyszał Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłucha. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Rodzino świętej pamięci Walerii, Panie Ryszardzie. Wszyscy uczestnicy uroczystości pogrzebowej, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, krewni. Stajemy dzisiaj w tą uroczystość, w to święto, w której Chrystus objawia swoją chwałę. Bóg objawia Chrystusa jako tego, który ma przyjść. Przemienienie Pańskie. Dzisiejsza uroczystość pogrzebowa, myślę, jakże ściśle wiąże się z tą uroczystością przemienienia, bo przecież popatrzcie, to co się stało, jest przemianą, jest przejściem, czymś, czego nie potrafimy zrozumieć, co dla nas jest zakryte, jeszcze zakryte. Przed Walerią już nie. Moi kochani, żegnamy dzisiaj jakże dobrą kobietę, świetną nauczycielkę. Przez te dwa ostatnie dni starałem się zasięgnąć języka, można powiedzieć. Kim ona była? Jak ją pamiętają wszyscy? Cóż to za kobieta? I tak naprawdę wcale nie musiałbym nigdzie chodzić i nikogo pytać. Wy jesteście świadectwem tego, jaka ona była i jak ją pamiętacie. Jesteście z różnych stron, z różnych miejsc, z różnych okolic, wiosek, parafii. Dlatego, że mimo tego, że była nauczycielką tak dawno, że niektórzy ci najmłodsi nie pamiętają jej jako nauczycielkę, to wy ją dobrze pamiętacie i doskonale wiecie, jak uczyła matematyki, jak tłumaczyła zadania, bo o tym rozmawialiśmy. Ale tak naprawdę bardzo wiele osób wspomina i mówi o niej jako o osobie, która miała bardzo dobre serce. Kochała dzieci, kochała młodzież. Starała się oddać dla nich swoje życie. I tak też zrobiła. To było jej powołanie. Urodziła się w 1938 roku i w wieku 24 lat poślubiła Ryszarda. I odtąd byli razem. Ona uczyła w szkole. Zawsze uczyła w szkole. Zawsze kontakt z dziećmi. I myślę, że gdyby tu pan Ryszard stanął, powiedziałby, że to dzięki niej. On też zaszczepił się tą pasją harcerstwa, tą pasją pomocy, tą pasją współpracy z młodzieżą, dawania serca tym, którzy są przed nią. I od pewnego czasu razem wspólnie działali i wspólnie troszczyli się
o to, by jakoś rzeczywiście dać temu młodemu pokoleniu to, co najlepsze. Wychować ich. Pokazać, co w życiu jest ważne. Co jest cenne. Prowadziła drużynę. Drużynę harcerską Emily Platter. Z nią była związana przez całe życie. Praktycznie. Zdobyła stopień harcmistrza. Jak ktoś nie był w harcerstwie, to tylko podpowiem, że wyżej się już nie da. To był najwyższy stopień możliwy chyba po dzień dzisiejszy do zdobycia. Moi kochani, żegnamy się z Walerią, dziękując jej za ten dar z życia, który nam zostawiła w naszym społeczeństwie, ale nie tylko. Bo jej uczniowie jej młodzież, którą prowadziła przez spotkania harcerskie, obozy różne, wyjazdy. Prowadziła też dziecińce, takie kolonie. Praktycznie rzecz biorąc, przypuszczam, że o wiele, na pewno wiele jeszcze można byłoby powiedzieć, tylko ja o tym nie wiem. A to przychodzi później. Myślę, że po tym dniu, może po tym kazaniu nawet, to wam przypomni się wiele różnych spraw, sytuacji, zdarzeń, miejsc, które były związane ze świętej pamięci Walerią. Myślę, że nie da rady przytoczyć tego wszystkiego, co ona robiła, bo całe życie ona służyła. Całe życie było jej powołaniem. Była nawet dyrektorem szkoły przez prawie 10 lat. Moi kochani, mowa na jej temat to też wspomnienia z różnych pokazów gimnastycznych. Bardzo lubiła lekkoatletykę, kochała sport. Mowa o niej to także różne przekazy z różnych biwaków, obozów wędrownych. Pozostawiła nam trwały ślad swojego bycia, swojej działalności. Nie wspominając już o tym, że już jako emerytka starała się dalej działać. Zapisała się do chóru parafialnego, o którym wspominała mi pani Marysia. Także tak naprawdę dopóki mogła, tworzyła to życie społeczne w naszej społeczności, tu krynickiej. I była aktywną osobą działającą i starającą się angażować we wszystko, co ważne, we wszystko, co piękne, co kochała, a więc drugiego człowieka. Gdyby nie kochała ludzi, nic by z tego nie było. Gdyby nie kochała ludzi, to ta chomina by się dawno już skończyła. Moi drodzy, jest ona dla nas takim przykładem. Jak można przeżyć życie, które również musiała dzielić z życiem rodzinnym. I pewnie wy kobiety zastanawiacie się, jak ona to zrobiła. Miała trójkę dzieci. Ale pytałem pani dyrektor. Była wszędzie. Tam, gdzie była mama. Zawsze zabierała dzieci z sobą i starała się pogodzić to wszystko, aby
rzeczywiście miało to jakiś sens. Chciała być i tu, i tu. Dać siebie dzieciom swoim, ale nie tylko. Moi kochani, dzisiaj, jak wspominałem na początku, uroczystość przemienienia Pańskiego. I myślę, że jakże to ważne święto, ale jakże pasujące do dzisiejszej uroczystości pogrzebowej. Zobaczcie, co tam się w tej Ewangelii dzieje. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i poszedł na górę swoich ulubionych uczniów, apostołów i poszedł na górę. Na górę, czyli miejsce spotkania z Bogiem. Zawsze góra kojarzy się w Starym Testamencie z miejscem spotkania z Bogiem. Zobaczcie, Abraham miał się wybrać na górę, aby tam złożyć ofiarę. Mojżesz poszedł na górę, aby tam modlić się za lud Izraela, aby tam zresztą otrzymać tablicę. I wiele innych przykładów można by jakoś przytaczać, które mówią o górze, a tym samym o Bogu. Jezus zaprasza apostołów na górę. Na pewno w ich głowie się pojawiły właśnie myśli, że będzie tam coś niezwykłego. Że spotkają tam Boga. Nie spodziewali się, że aż tak bardzo. Do tego stopnia, że jak wspomina ewangelista, oni nie wiedzieli, co się dzieje. Chcieli jak najlepiej. Zobaczyli Eliasza, Jezusa, Mojżesza. Cóż Piotr robi? Piotr, który był jakoś odpowiedzialny za to całe społeczeństwo apostołów, czuł się ważny i on podejmował decyzję i mówi, to może zbudujemy coś, namioty. Dlaczego? No bo byście zostali. Ale oczywiście ani Jezus, ani nikt się nie odezwał w tej kwestii, tylko sam Bóg. Tak jakby przerwał Piotrowi i mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Pokazał na Jezusa i ukazał, że On jest tym, który ma przyjść. Ewangelia mówi, że tak byli przestraszeni, że nie wiedzieli, co robić. Myślę, że też nie potrafili sobie tego wszystkiego wytłumaczyć dopiero później. Później przyszła im na myśl właśnie pewnie sytuacja przemienienia, sytuacja tej góry, kiedy Chrystus zmartwychwstał, kiedy po tej Górze Oliwnej, też ważnej, spotkał się z apostołami, ale już jako Chrystus zmartwychwstały. Dopiero wtedy zrozumieli, co się w ogóle wydarzyło i jaki był sens Góry Przemienienia. Dzisiaj stajemy na tej Górze Przemienienia. Dzisiaj na tej Górze Przemienienia Chrystus ukazuje nam prawdę o Bogu. Chrystus ukazuje nam, że nasze życie nie kończy się tu. Że nie jest to tylko i wyłącznie ziemskie wędrowanie, a potem zakopanie w ziemi i nic. Góra Przemienienia to góra, w której człowiek spotyka Boga. I dzisiaj świętej pamięci Waleria jest na tej Górze Przemienienia. Bóg przemienił ją w osobę, która wiecznie spoczywa w Bogu. Wierzę głęboko, że przyjął ją do swojej chwały. Nie omijała sakramentów świętych, przyjmowała je i przyjęła sakrament namaszczenia w szpitalu, ale też byłem u niej sakramentem Komunii Świętej. Nie wiem, czy czasem i sakramentem namaszczenia nie byłem jakiś czas temu. A więc nie uciekała od Boga. Zresztą była to kobieta, która dawała dzieciom przykład wiary. Moi kochani, jak my patrzymy na tą Górę Przemienienia i na to wszystko, co się dzieje właśnie z człowiekiem
kiedy on przechodzi na tamtą stronę rzeczywistości. Jest to dla nas wielka tajemnica. I tak jak apostołowie, myślę, nie jeden z nas, jedni płaczą, inni się zastanawiają, drżą, ponieważ może nie do końca są w porządku ze swoim, w swoim życiu, z tym, co się odnosi do Boga. Może myślą, że by pasowało coś zmienić. Może by pasowało dokonać tej przemiany w swoim sercu. Może ta przemiana jest konieczna, abyś bardziej zrozumiał czy zrozumiała miłość Boga i sens Góry Oliwnej, sens cierpienia, sens krzyża, sens zmartwychwstania. Czy wierzysz w to wszystko? Ciekawe. Gdyby Chrystus pojawił się w drzwiach naszego kościoła, rozłożył ręce i powiedział: zapraszam was. Co by się działo w naszych sercach? Kto by się uśmiechnął, a kto by drżał? A może ktoś by podchodził i mówił: Jezu, daj mi jeszcze dzień, może tydzień, czy miesiąc. Chcę coś zmienić. Chcę cię poznać, bo ja cię nie znam. Niech ten dzisiejszy dzień uroczystości pogrzebowej świętej pamięci Ewalezji będzie dla nas takim dniem, w którym dokonamy my takiego rachunku sumienia z naszego życia, z naszych zadań, z naszego powołania, z naszej miłości do drugiego człowieka, z naszej wiary. Niech dobry Bóg nam w tym dopomaga, aby to nasze serce, które On ciągle przemienia swoją miłością, było sercem prawdziwie wolnym, prawdziwie czystym, odpowiedzialnym, pełnym wiary. Amen. Powstańmy teraz. I pomódlmy się do miłosiernego Ojca, zanosząc nasze ufne modlitwy i pokorne prośby. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby życiem i słowem dawali świadectwo Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłą Walerię Gałam, aby otrzymawszy pełnię miłosierdzia Bożego, radowała się wiecznym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich opłakujących zmarłą Walerię, aby ból i łzy nie zasłoniły im obecnego przy nich Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za pochłoniętych bez reszty doczesnością, aby szczere nawrócenie ocaliło ich duszę na życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych, bliskich, przyjaciół i znajomych, abyśmy mogli spotkać się z nimi w domu naszego Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby rozważanie tajemnicy śmierci
pomogło nam godnie przeżywać każdy dzień życia. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Ty jesteś naszą jedyną nadzieją w mrokach bólu i cierpienia. Okaż nam swoją łaskawość i udziel tego, o co Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy, moi drodzy. Przeczytam teraz zamówioną modlitwę mszy świętych za świętej pamięci Walerię. W 30 dzień od śmierci msza święta odbędzie się 3 września o godzinie 19. Za chwilę będą zbierane ofiary na tace. Są one przeznaczone właśnie na tą intencję, gdyż 30 dzień od śmierci jest to intencja wszystkich uczestników pogrzebu. Kolejne msze święte 3 listopada o godzinie 11 od firmy Eden, od pana Piotra Szawrackiego, a więc od firmy obsługującej pogrzeb, 18 października o godzinie 17 od rodziny Oryszczaków, Popławskich i Wojczuków. 12 września o godzinie 19 od pani Jolanty i Małgorzaty, koleżanek córki Anety. Kolejna msza święta od chóru parafialnego, ale daty jeszcze nie ustaliłem. I następna 6 września o godzinie 19 od koleżanek z pracy, pani Haci, Kawa, Kusiak, Semczuk, Gałek, Sachajko, panie Skrynic. 13 września o godzinie 19 od Rady Pedagogicznej i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynicach. 12 września o godzinie 19 od Jadzi i Witka Semczuków. 29 września o godzinie 11 od rodziny państwa Lewickich i Rarotów. 23 listopada o godzinie 17 od druhen i druhów oraz zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadnoce. I kolejne mszy świętej, których dat jeszcze nie mam ustalonych, ale myślę, że w ciągu dzisiejszego dnia to zrobię i przekażę córce, pani Anecie. Od Bożeny Semczuk Sopka z rodziną i rodzeństwem. Kolejna msza święta od córki chrzestnej Joanny z rodziną. Następna od brata. Kolejna od rodziny państwa Popików z Krynic i z Władysławowa, i z Włodawy. I kolejna od państwa Kaweckich, pani Kaweckiej, Świderek, od państwa Hordyjów, Osuchów i pani Śmiech. To wszystkie intencje i ofiary złożone za świętej pamięci Walerię. Pójdź do Jezusa, do niebios brak. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, że dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb bezpośredni. Za to, co przynosimy, odstawisz nas od nas na boi. Thank you.
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie ofiarę, którą składamy za Twoją służebnicę Walerię w dniu pogrzebu. W Twojej ojcowskiej dobroci przebacz jej wszystkie winy i oczyść ją ze wszystkich śladów ludzkiej słabości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pawan z Pawami i Słowem z Pawami w górę sefer cawaj znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Głowne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczywy niebienie. Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pawła, Pana Jezusa, Chrystusa. On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej. I sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą, Bogą, na wieki. Dlatego zjednoczeni z chórami awaniołów wysławiamy Cię we niebie z radowością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są w niebiosa i ziemia chwały Twoje, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy swego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Walerii i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka wacześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pawański niech zawsze będzie z wami. I słuchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Wszechmogący Boże, Ty odwołałeś z tego świata Twoją służebnicę Walerię, przez tę ofiarę oczyść ją z grzechów.
i daj jej udział wiecznej radości zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Rodzino świętej pamięci Walerii, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, krewni, uczniowie, wszyscy, którzy ją znaliście. Za chwilę kolejna część liturgii pogrzebowej, uroczystości pogrzebowej. Za chwilę razem, wspólnie z urną świętej pamięci Walerii udamy się na cmentarz, aby tam złożyć ją w grobie. Procesje, tak jak zwykle, chociaż niektórzy może nie wiedzą, ale spotykamy się wszyscy przed kościołem i udajemy się wspólnie tutaj po mojej prawą stroną kościoła schodami na cmentarz. Będziemy wspólnie tam w czasie procesji modlić się za świętej pamięci Walerię psalmami. I na cmentarzu dokonamy jej pożegnania. A więc każdy, kto chciałby coś powiedzieć, czy to na jej temat, czy podziękować, czy w jakiś inny sposób rzec słowo, tam jest to możliwe, przewidziane przez liturgię. A teraz pożegnajmy serdecznie naszą siostrę Walerię. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości. Niech ukoi nasz ból, niech też umocni naszą nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością na pewno spotkamy się z naszą siostrą Walerią, tam gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa. Miłość, która wszystko zwycięża, także i śmierć. Wielka to dla nas tajemnica. Niech zatem ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boże, do błogowiasnym wejście